własna rzecz. Nie rozumiem. Czy ja jestem przeciw pamięci narodowej? To nie znaczy, że należy ją uszarkać. Ale jak to? Pamięć narodowa jest po to, by nas łączyć, a nie dzielić. A pani film szuka tego, co nas dzieli. To jest wiedzieć, że to władza brała udział w powstaniu. A czy coś może dziać się bez władzy? To nasza własna władza. Niestety, czy nie? A pani dlaczego nic nie mówiła? Oto trzeba walczyć. Walczyć musi pani sama ze sobą. Wycień czy na półki? 13 listopada 1945 roku na mocy dekretu rządowego utworzono Państwowe Przedsiębiorstwo Film Polski, podlegające bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Sztuki. Miało ono wyłączność na produkcję filmów w kraju oraz dystrybucję filmów zagranicznych. Pułkowniki szybko trafiły do potocznego języka jako satyryczne określenie dzieł niedopuszczonych do dystrybucji. Może to coś tak.